Jaki był twój początek z burleską? Zaczęło się od tego, że zadzwoniłem do Sylwestra i powiedziałem, że wiedziałem, że w internecie, że tutaj są takie burleskowe show i czy mogę też być jego częścią. No i tak się umówiliśmy, że zrobię swój pierwszy numerek. No i tak wyszło, że miał on bardzo pozytywny odbiór i wyszło na to, że przez rok zrobiłem 4. A od ilu lat tańczysz? Tańczę jakieś 11-12 lat, a burleskę od ponad roku. A od jakiego tańca zaczynałeś? Od współczesnego i można powiedzieć, że to był taki miks wszystkich tańców, taniec sceniczny, bo to były takie choreografie dla teatru tańca. A gdybyś miał w trzech słowach określić burleskę, to jakie to były słowa? Brokat, cekin, kryształki. A powiedz, czy dzisiejszy spektakl, który mieliśmy okazję obejrzeć, miał jakieś przesłanie, czy to był tylko po prostu świetny show? Ja myślę, że każdy numerek, każdy performer z osobna miał duże przesłanie. Ja przynajmniej tak mam, że poniekąd spełniam swoje marzenia na jakieś sceniczne, że mam numerek o panterze i to się urodziło z jakiejś mojej wewnętrznej potrzeby, że zawsze chciałem być jak pantera kiedyś na scenie i taki sobie numer zrobił. I chyba każdy tutaj jest takim artystą, że jego numer opowiada o czymś, to nie jest tylko taniec i jakieś puste przedstawienie, tylko to ma jakąś głębszą całość, każdy ma jakiś przekaz. Tak myślę. A czy mógłbyś nam zdradzić tajemnicę małą? Tak. Jakieś zdarzenie z młodości albo z dzieciństwa, które gdyby pojawiły się kamery, to wolałbyś, żeby one tego nie zarejestrowały? Matko. Nie mam w ogóle pomysłu na coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, jak wszedłem w kupę krowę, a przynajmniej nie. Ale ja nie mam czegoś, czego bym się wstydził. To jest świetna odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.